W związku z tym, że pojawiło się wiele pytań i wątpliwości odnośnie drugiej części filmu, czy na pewno powstanie, kiedy powstanie i czy również będzie tak ekscytująca jak pierwsza część, chciałbym powiedzieć tylko jedno. Ja nazywam się Michał Mróz i zapraszam do drugiej części filmu Węże serii Star. O ile w poprzedniej części omawialiśmy tylko węże gumowe, dzisiaj możemy dosłownie przebierać w materiałach i wersjach poszczególnych węży. Zaczniemy sobie od węży wykonanych z PVC, następnie przejdziemy do węży silikonowych, żeby zakończyć tą wspaniałą przygodę na wężach innych niż wszystkie do tej pory i w mojej ocenie najbardziej interesujących dzisiaj wężach, czyli wężach kompozytowych. Aby nie trzymać Was dużej w niepewności, nie pozostaje nic innego jak zacząć. Pierwszą grupą węży dzisiaj będą węże tworzywowe, czyli PVC Star. A zaczniemy sobie od węża PVC Star CR, czyli od lekkiego i elastycznego węża tłocznego o ogólnym przeznaczeniu. Często stosowany do powietrza, wody, lekkich chemikaliów oraz płynnych i półpłynnych produktów spożywczych, takich jak woda, piwo, wino czy też soki. Co jeszcze jest fajnego w tym wężu? Mianowicie to, że może być on montowany z końcówkami za pomocą wszelkiego typu opasek, obejm i tulei zaciskowych. Kolejnym z tej grupy węży jest wąż PVC Star MS. Wąż wyróżniający się małą wagą, dużą elastycznością i dzięki wzmocnieniu ze spirali stalowej zatopionej w ściance z PVC również dobrą odpornością na podciśnienie oraz załamanie. Przeznaczony do wody, soków, napojów, alkoholi o stężeniu do 20%. Czyli można powiedzieć, że do romantycznej kolacji z winkiem jak najbardziej, do sylwestrowego szaleństwa już nie za bardzo. Gładka powierzchnia wewnętrzna zmniejsza straty przepływu i zapewnia łatwość czyszczenia. Jak już sami pewnie zauważyliście, wąż posiada przezroczystą ściankę, co pozwala na łatwą kontrolę przepływu. Kolejny wąż i ostatni z tej grupy to wąż PVC Star PS. Jest to ssawnotłoczny wąż wzmocniony spiralą z twardego PVC o gładkiej powierzchni zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Tak jak dwa poprzednie, wyróżnia się małą wagą oraz dość dużą elastycznością. Przeznaczony do wody, soków, napojów, brak wtalanów w materiale pozwala na użycie węża do przesyłu mleka i jego przetworów oraz alkoholi o stężeniu do 50%. Jeśli będziemy wykorzystywać wąż w budownictwie, w rolnictwie czy po prostu tam, gdzie jest bezpośredni brak kontaktu z żywnością, możemy zastosować ten wąż do lekkich chemikaliów, wody, szlamu, ścieków, do powietrza, próżniowego przesyłu pyłów, proszków, granulatów i innych lekko ścierających substancji. Ale okej, żegnamy się z wężami z PVC i czas przywitać węże silikonowe. Węże, o których śmiało można powiedzieć, że mają dość szeroki pakiet właściwości. Nie wiem, czy tutaj starczy mi tchu, aby wymienić chociaż te najważniejsze, ale spróbujmy. Odporność na temperaturę, obojętność fizjologiczna, elastyczność w niskich temperaturach, antyadhezyjna i hydrofobowa powierzchnia, odporność na działanie pary niskociśnieniowej. Węże idealnie sprawdzają się chociażby w takich branżach, jak branża farmaceutyczna, biotechnologiczna, czy też spożywcza. Istnieją dwie metody produkcji tych węży, mianowicie produkcja technologią nadtlenku wodoru oraz technologią ulepszania platyną. Jak to w życiu bywa, każda z nich ma swoje wady i zalety, ale to już temat na oddzielny odcinek. Teraz zajmijmy się pierwszym wężem, czyli wężem Silicon Star D. Jest to wysokiej jakości wąż tłoczny o poczwórnym wzmocnieniu z oplotu poliestrowego. Lekki i elastyczny o wewnętrznej i zewnętrznej warstwie półprzezroczystego silikonu. Wąż posiadający szeroki zakres temperaturowy pracy, bo od minus 60 do aż 180 stopni Celsjusza. Kolejny wąż z tej grupy to wąż Silicon Star SD. Wąż, który od poprzednika różni się tym, że jest wzmocniony spiralą ze stali nierdzewnej, co czyni go wężem ssawnotłocznym i powoduje zwiększoną wytrzymałość na podciśnienie. Dla przykładu wartość maksymalnego podciśnienia dla tego węża wynosi aż 0,98 bara. Ostatni wąż silikonowy z naszej serii to wąż Silicon Star HD. Wąż ssawnotłoczny, warstwa wewnętrzna i zewnętrzna z półprzezroczystego silikonu o wzmocnieniu z nierdzewnej spirali stalowej i poczwórnego oplotu poliestrowego. Pomimo podwójnego wzmocnienia, wąż nadal zachowuje dość dużą elastyczność.
Jest również odporny na promienie UV i ozon. Dobra, bo ile można mówić o wężach tworzywowych i silikonowych? Jak tu już widzę, że z niecierpliwością czekają na nas węże kompozytowe. I teraz się lepiej czegoś złapcie, bo wyjaśniam fenomen tych węży. Są to węże bardzo lekkie i elastyczne. Węże kompozytowe posiadają specyficzną, złożoną konstrukcję, całkowicie odbiegającą od budowy węży konwencjonalnych. Spirala wewnętrzna zapewnia wytrzymałość węża na podciśnienie. Nałożone na nią warstwy tkaniny i folii stanowią uszczelnienie i wzmocnienie węża i są kombinacją różnych materiałów w zależności od wersji węża. Odpowiedni dobór tych materiałów zapewnia odporność chemiczną, temperaturową i ciśnieniową. Spirala zewnętrzna spaja wszystkie elementy w całość, nadając jednocześnie odporność na przetarcia i urazy mechaniczne. W zależności od zastosowanego materiału tworzywa oraz drutu przeznaczone są do przesyłania chemikaliów, produktów ropopochodnych, ciekłego gazu, stężonych alkoholi. Stosowane są przede wszystkim do rozładunku i załadunku cystern samochodowych, kolejowych, w transporcie morskim oraz w instalacjach przemysłowych. No po prostu rewelacje. Pierwszy z nich to wąż Fuel Star. Jak sama nazwa wskazuje, wąż przeznaczony do przesyłu, rozładunku i załadunku produktów petrochemicznych, w tym olejów opałowych, benzyny, olejów napędowych, olejów smarowych i substancji aromatycznych do 100%. Węże występują w dwóch wersjach, niebieskiej oraz żółtej. Kolejny wąż to wąż Aerostar. Wysokiej jakości wąż kompozytowy, przeznaczony do przesyłu specjalnych paliw lotniczych, paliw do silników odrzutowych, biopaliw do silników odrzutowych, paliw syntetycznych oraz lotniczych paliw turbinowych. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną oraz mocną konstrukcją. Ostatnie dwa węże kompozytowe w tej serii to węże Hemstar oraz Hemstar PTFE. Pierwszy z nich, wąż Hemstar, przeznaczony do przesyłu, załadunków i rozładunku szerokiej gamy niebezpiecznych chemikaliów, kwasów, zasad, rozpuszczalników w standardowych warunkach pracy. Drugi zaś to wąż do bardzo agresywnych substancji chemicznych, dla których odporność korozyjna polipropylenu jest niewystarczająca. Warstwa wewnętrzna wykonana z ECTFE. Na specjalne zamówienie wąż jest dostępny w wersji z czarną powłoką antystatyczną, z tkaniną powlekaną poliuretanem, charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieranie, ze spiralą wewnętrzną ze stali nierdzewnej, pokrytej PVDF i warstwą wewnętrzną ze specjalnej folii o doskonałych właściwościach przewyższających standardowe wersje PTFE. I niestety, odkładam ten wąż, ponieważ dotarliśmy do końca historii o wężach serii Star. Ale żeby nie było tak ponuro, nieustannie powiększamy naszą wspaniałą serię o nowe węże. Także zapraszam do śledzenia naszego kanału, bo kto wie, kiedy pojawi się kolejny wąż naszej serii.